Nie musisz się śpieszyć. Ja zaczekam. Mam czas. Cztery lata temu obiecałem ci to spotkanie i szczerą rozmowę. I stało się, jak obiecałem. Przyszła pora, żeby wyrównać długi. Nie śpiesz się. Idź uważnie. Nie chcesz? To ja pójdę do ciebie. Jest tutaj. Widziałeś, że wchodził? Widziałem wychodzącego faceta, więc drzwi muszą być otwarte. Sprawdź. Przekonałeś się? Mógł je zamknąć ktoś z bloku. Nie, nie będę ci tłumaczył dlaczego. Skoro tamten jest w środku, to musimy się wycofać. Zapolujemy na niego jutro. Przecież nie będziemy wyciągać faceta z cudzego mieszkania. Nie znasz tych dzielnic? Pewnie jest gdzieś na klatce, albo schował się do piwnicy jak szczur. Sprawdzić? Włamcie się do piwnicy, a potem droga wolna na każdą klatkę i do każdego mieszkania. Dobra. Thank you.
wsadzić. Spokojnie, nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Jest nasz, nie ucieknie. A dach? Nauczymy go latać. Robota, a nie kino. Ten facet czegoś chciał, pani majster. A może chciał spytać, no, co my tu robimy? Skąd mamy farbę czy płytki, albo dlaczego nas nie ma na budowie? Ktoś dzwonił. Ktoś się pomylił. Zobacz. Cicho. Już poszedł. Wiem, o czym myślisz, ale zapewniam, że to nie jest tak. Nie chciałbym, żeby dzisiaj ktoś trzeci wmieszał się między nas. Właśnie dzisiaj, kiedy potrzebuję cię. A tam przed drzwiami? Gdyby to wiedział, zrozumiałby bez słowa. Gdyby czegoś potrzebował, dzwoniłby jeszcze raz. Jest cicho. Za nim! Na co czekasz? Idź sam. Ja nie chcę zrobić w zęby. A co z nim? Poczekaj. Dojrzeje to spadnie prosto w nasze ręce. Wstawaj. Idziemy. Wjeżdża. Wracaj. Nie mieszaj się w nic. Tak.
Czego się gapisz, stara? Zostaw. Niech wstanie. Dlaczego uciekasz? Przecież nikt cię nie ścigał, nawet nie miał zamiaru. Nie zamieniliśmy jeszcze ani innego słowa, a ty uciekasz. Znamy się, chcemy porozmawiać, a ty uciekasz. Widocznie coś nie tak. Widocznie masz coś na sumieniu. Przecież musisz pamiętać, co się dawniej stało. Naraziłeś się. Spadajcie, chłopcy. Panie majster. No, idziesz do cholery. Tam ktoś leży. Panie majster, trup. Gówno cię to obchodzi. Patrz swoje roboty, bo się wezmę za ciebie. Jak nie zmądrzejesz, no to...
Czy do ciebie naprawdę już nic nie dociera? Czy ty przynajmniej mnie słyszysz? Proszę cię, mów do mnie! Proszę cię! Ja już tak dłużej nie mogę. Ja nie mogę znieść tego milczenia, tej ciszy! Ja cię proszę. To przynajmniej mów ze mną! Muszę płacić. Ha! Nie bój się, to ja. Pomocy, to mu na pewno dadzą. My przecież mogliśmy spać. Nam, starym, można to wybaczyć. Thank you.
Na balkon. Już idę. Zostań, ja to załatwię. To ty? Dwie godziny temu zarzekałeś się, że już nigdy twoja noga nie przekroczy tego progu. I miałeś rację, nie przekroczy. Chociaż wróciłeś szybciej niż się tego spodziewałam. Dzisiaj nigdy. Tym razem mówię ci to ja. I dotrzymam słowa. A może? Może i do ciebie coś dotrze. Może zrozumiesz to, stojąc za zamkniętymi drzwiami, które zawsze się otwierały. A teraz pukasz, prosisz i będziesz musiał odejść. I może wtedy zrozumiesz, że zostać nie jest łatwo, ale i odejść jest trudno. Ile razy mam ci powtarzać, że do pewnych filmów jeszcze nie dorosłaś i nie powinnaś ich oglądać? Ja proszę, błagam, a ty dalej swoje. Czy mam ci wreszcie sprawić solidne lanie, żebyś w końcu zrozumiała, że są filmy nie dla ciebie? Pamiętaj, aniołku. Kto? Nikt, kochanie. Jakiś potłuczony pijak pomylił drzwi. Musisz jutro powiedzieć dozorcy, niech lepiej zamyka klatkę. Dobrze, kochanie. Wiele rzeczy w życiu słyszałem, ale to jeszcze nie powód, żeby nie spać.
Noc nie jest do filozofowania. Tam za drzwiami ktoś upadł. To jeszcze nie powód, żeby nie spać. Upadek może przydarzyć się każdemu, tobie i mnie. Jutro albo zaraz, jeżeli nie uśniemy, a będziemy rozmawiali o głupstwach. Śpi już. Może we śnie zdarzy ci się wzlot. Teraz tak, jakbyś naprawdę była stara, a przecież to tylko przyzwyczajenie. Och, to tylko dla twojego dobra. Wiem, no. Moje zdrowie to jedno, ale artykuł najważniejszy jutro musi być w redakcji, żeby się mógł ukazać w najbliższym kwartalniku. Nie ostatnim przecież. No nie, chyba nie. Ale zawsze wszystko trzeba robić tak, jakby to była ostatnia rzecz w życiu. Tylko wtedy ma to jakieś znaczenie. Ile razy już to słyszałam. No? Jeszcze nie raz to usłyszysz? Nie bądź taki pewny. Przestrzeń, przestrzeń wielkomiejska, która wchłania w siebie przybyszów z mniejszych jednostek miejskich i wsi, jest przestrzenią jakościowo odmienną od tej, którą zostawili w miejscach, skąd się wywodzą, przestrzeni miasteczka. Za drzwiami, za progiem mieszkania, nieznany teren publiczny składający różne oferty, z których trzeba wybierać. Tu trzeba wybierać wszystko od nowa. Los nie kreuje, los proponuje otoczenie, z którego mają wybierać. O którym nic nie wiedzą. Oni także nie są... Nie. Nie tłumacz mi. A ja? A my nie liczymy się już dla ciebie w tym wszystkim? No przecież najbardziej wy. Ty i dziecko. No, przecież także ze względu na was. Słyszałaś? Tak. Niepotrzebnie się denerwujesz, to normalne. W tym domu nigdy nie ma ciszy. Powoli przyzwyczajesz się do tego. Kruszy się beton, szumią rury, krzyczą ludzie. Nie. Chyba ktoś upadł. O tej porze nie spotkasz nikogo. Wszyscy śpią. Trzeba wyjść. Już cicho. To nic. Nie dotykaj go. Przygotuj wodę i opatrunek. Trzeba wezwać pogotowie. Włóż coś na siebie. Umyj choć ręce. Nie przejmuj się takimi sprawami, co?
Zaczekamy do rana i pojedziemy razem. Czekaj, wrzucę coś na siebie i odprowadzę cię. Chyba, że się nie boisz. Albo chcesz, żeby cię urządzili jak tamtego faceta. Panowie, wezwijcie natychmiast pogotowie, tam umiera człowiek. Dobra, dobra, sami sprawdzimy. Jest ranny w brzuch, krwawi. Po co sprawdzać? Adres? Garzyńcowa 7, blok 260, czwarta klatka od drogi, czwarte piętro. Trzeba zaczekać na pogotowie przy wjeździe na osiedle, bo inaczej pobłądzą. Sami wiemy, co trzeba robić. Idziemy. Tak aż do ostatniego piętra. Potem zabrakło mu siły. Stoczył się na pół piętro i wtedy wyjrzeliśmy z żoną. A czego on szukał? Pomocy. Pukał od drzwi do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Spali się, spali. Albo udawali, że śpią. Jutro dowiemy się całej prawdy. Nie bój się. Nie płacz. Nic się przecież nie stało. Przynieś mi tylko dowód. Jest w kieszeni, w kurtce. Nazwisko? Tasznik Jan. Urodzony 14 sierpnia 46. Adres? Kaczyńcowa 7, mieszkania 9. Tak, ale ja pytam o pobyt stały. Właśnie mówię, w dowodzie mam jeszcze poprzedni. Znaczy bez zameldowania. Tymczasowo. Długo jeszcze? Do jutra. A i oczywiście pan nie pracuje. Jeszcze nie. Długo? Ta kartka wszystko wyjaśni. Amnestia. Panowie, naprawdę nie pora na takie głośne rozmowy. Ludzie chcą spać. O, przepraszam. Pora na nas.
Myślisz, że to jego robota? Nie. W tej sprawie on może być tylko świadkiem. Chociaż nie przypuszczam, żeby widział, jak to się stało. To co? Puścimy go. Proszę pana. Jest pan wolny, proszę iść do domu. Jutro zgłosić się do komendy w celu złożenia zeznań. Zawiadom oficera dyżurnego, niech przyśle kogoś do zabezpieczenia śladów. Zrozumiałem. Wystarczy, kochanie? Tu nie może być żadnego śladu. A jak będą jutro pytać, my o niczym nie wiemy, pamiętaj? Dobrze, kochanie. Ja, otwórz. No, otwórz. Co się stało? Wyjdź, wyjdź i zobacz. Twoje drzwi. I ścianę, jak w rzeźni, co? A co mnie to obchodzi? To sprawa dozorcy, nie moja. Płacimy za to. Zresztą rano bym i tak zobaczyła. Rano? Rano przyjdzie milicja i będą wszystkich wypytywać. Oczywiście, do wszystkich zapukają, ale najpierw do tych, którzy mają te ślady. No i co im powiesz? Że spałam i nic nie wiem. A ty też idź spać i nie zajmuj się drobiazgami. Dobranoc. Czekałam na pana całą noc. Bałam się wyjrzeć. Tu się działy straszne rzeczy. Kogoś gonili, stłukli mimo ją butelkę, dobijali się do drzwi. Gonili, złapali. Pełno tu szkła i krwi. Tyle tu do sprzątania. Pójdę po dozorce. Niech zaraz się do tego zabierze, żeby dzieci nie zobaczyli. Nie trzeba, milicja. Oni już tu byli, pogotowie także. Po co ten krzyk? Niech pan idzie zaraz ze mną i natychmiast sprzątnie krew i szkło. Co? Krew i szkło, powiedziałam. Która jest? Dobra, trzymaj. To ta herbata jest zimna zupełnie. Dobra, zaczynamy, dawaj. Dzień dobry państwu. Tym tradycyjnym sygnałem powitaliśmy państwa w naszej codziennej audycji. Co słychać? Pierwsza zmiano. Proszę państwa,
Mamy dzisiaj dla Państwa niespodziankę, miłą niespodziankę. Otóż nie znajdujemy się, proszę Państwa, dzisiaj w żadnym z wielkich zakładów przemysłowych. Jesteśmy na osiedlu pięknym, nowoczesnym, wielkim osiedlu mieszkaniowym, które, proszę Państwa, liczy już 100 tysięcy mieszkańców, a będzie jeszcze więcej, jako że osiedle ciągle i w szybkim tempie się rozbudowuje. Proszę Państwa, chcemy porozmawiać z mieszkańcami, zapytać ich o ich problemy, o ich radości. Przed nami w blokach, mimo wczesnej pory, coraz więcej światełek. Zapalają się wszędzie tam, gdzie, tak jak Państwo, ludzie spieszą się do pracy. Na twarzy czuję pierwsze promyczki słońca. Proszę Państwa, zanim pojawią się pierwsi mieszkańcy, my proponujemy Państwu piosenkę na przebudzenie. Miałbym do pana prośbę, czy nie mógłby pan tego pozbywać, ale już chcę pan za nim, żeby się mówić. I bardzo pana proszę. Nie martw się. Na pewno niedługo wrócę. No nic, dzień. A pogoda nie, szlak prawie. Co, trzymaj to. Co tu jeszcze? Jest, jest, proszę Państwa, pierwszy mieszkaniec. Chwileczkę, dzień dobry. Pan zapewne słuchał naszej audycji, wie Pan wszystko. Chcemy zadać tylko jedno pytanie, zatrzymam, żeby Pan się nie spóźnił do pracy. Może tutaj troszeczkę bliżej, oprosimy. Chciałam się zapytać, jak minęła noc tu na osiedlu, w bloku, u Pana na klatce, na której, proszę Państwa, notabene od wczesnych godzin rannych już krząta się dozorca. A więc, czy może coś się wydarzyło szczególnego, co chciałby Pan opowiedzieć naszym słuchaczom? No cóż, spokojnie, jak każda noc, kiedy ludzie śpią. No tak, proszę Państwa. A więc spokojnie, jak każda noc, kiedy ludzie śpią.